Wszystko zgodnie z harmonogramem. Najpierw Bottas, potem Russell. Gdzieś jeszcze w międzyczasie potwierdzenie ze strony Alfa Tauri, że Gasly oraz Tsunoda zostają, co jakąś nowością specjalnie nie jest. Mercedes dzisiaj był bardzo chwalony za sposób, w jaki przeszedł tą operację zamiany Bottasa na Russella. Specjaliści od PR-u stawiają tą całą sytuację jako przykład, jak takie sytuacje powinno się medialnie rozwiązywać. No bo przecież wszyscy wydają się być zadowoleni, a tak naprawdę ktoś poniósł dość dużą porażkę, mówię tutaj o Bottasie. Bottas stracił miejsce, stracił szansę na to, żeby być mistrzem świata, stracił szansę na to, o czym marzy wielu kierowców, o czym marzą w zasadzie wszyscy kierowcy. Tej szansy już prawdopodobnie mieć nie będzie. Mimo tego jest takie wrażenie, że to był dobry układ, dobre rozwiązanie dla wszystkich. Najpierw Bottas, który wybiera nowy kierunek, potem Russell, który to wszystko przykrywa i już nikt nie myśli o tych negatywnych aspektach takiej zamiany. Co do Bottasa, wrócę jeszcze do wczorajszego materiału, bo wiele osób pukało mi trochę tak wirtualnie w głowę odnośnie tego stwierdzenia, że Bottas mógł być trzecim najlepszym kierowcą w stawce. Rzeczywiście był taki moment, kiedy tylko Bottas dorównywał tej dwójce Hamilton-Verstappen. Popatrzcie na ten drugi fotel w Red Bullu. Mimo że równie dobry samochód, ten kierowca, niezależnie od tego, kto tam siedział, nie był w stanie zbliżyć się do tej trójki. Dlatego Bottas przez pewien czas był na poziomie Hamiltona, był na poziomie Verstappen. Oczywiście w dłuższej perspektywie to się nie udało, no ale tak jak mówiłem wczoraj, no ten samochód weryfikuje wszystko. Partner, wczoraj mówiłem rywal zespołowy, partner zespołowy, który jednocześnie jest największym rywalem, weryfikuje absolutnie wszystko. Co do George'a Russella, w końcu się doczekał. George na pewno ostrzy sobie zęby na ten kolejny sezon. Jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie tego, dlaczego Russell musiał zastąpić Bottasa. No przede wszystkim było to kolejny powód, potwierdzenie tego, że ten program rozwoju młodych kierowców Mercedesa działa. To też takie, myślę, że oczko w głowie Toto Wolffa. Niezależnie od tego, kto przejmie ten zespół w najbliższych latach, potrzebna jest kontynuacja. George Russell zdaje się być tą kolejną największą rzeczą w Formule 1, kierowcą godnym tego, żeby zastąpić Lewisa Hamiltona. On oczywiście musi to jeszcze potwierdzić. A teraz przejdę na moment do również obozu Mercedesa, ale dość niepokojąco zaczynają wypowiadać się kibice Sebastiana Vettela na temat tego, że nie ma jeszcze potwierdzenia tego, że Vettel zostaje zespołem Aston Martina. Ta umowa to było 1 plus 1, ciągle ta opcja jest do wykorzystania, ciągle nie usłyszeliśmy o tym, że Vettel zostaje, czyli zespół albo kierowca zdecydowali się skorzystać z tej opcji, albo odwrotnie, ktoś z tej opcji skorzystać nie chce. Były już w zeszłym tygodniu plotki, które bardzo szybko zostały zdementowane, że Stroll kusił Fernando Alonso. Ta historia miała być kompletną bzdurą, natomiast w tej plotce może być ziarno prawdy. Jeżeli Sebastian Vettel nie jest pewny, dzisiaj pisze o tym, czy mówi o tym Pino Alevi w jednym z włoskich vlogów czy podcastów, że Sebastian Vettel po tym trudnym starcie w Aston Martinie, a to przecież miało być dla niego zupełnie nowe otwarcie, po tej trudnej przygodzie z Ferrari, miał w końcu przyjść czas radości. Tej radości nie widać, ona jest taka dość chwiejna. Być może Sebastian Vettel nie będzie chciał iść dalej w ten projekt. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale jednak taka opcja jest. Co by tłumaczyło w pewnym sensie tą plotkę, że Stroll może rozglądać się za innym kierowcą. Ale zobaczymy wkrótce, jak to wszystko się rozwinie. Pojawiają się kolejne informacje dotyczące tego, że zarówno ten fotel w Alfie Romeo, który jest, jak również fotel w Williamsie, to są fotele, gdzie toczą się naprawdę grube negocjacje. Te zespoły mogą naprawdę na tym wygrać, szczególnie finansowo, ale mogą przyciągnąć też bardzo wartościowych kierowców. Kluczem do tego wszystkiego jest to zupełnie nowe otwarcie, które przed nami w Formule 1, ta zupełnie nowa era, która może być szansą dla zespołów, o czym mówiłem wczoraj, ale również dla kierowców, którzy gdzieś wracają z daleka. Na koniec odnośnie szans dotyczących kierowców. Kilkadziesiąt minut temu na stronie TVP Sport pojawił się artykuł, który sugeruje, że Robert Kubica wystartuje w ten weekend na Monzy. Natomiast wydaje mi się, że dość wcześnie na takie stwierdzenia, tam pojawia się takie określenie, że Kimi Räikkönen do tej pory nie dał tych negatywnych testów. Zwracam uwagę, że nikt pod tym artykułem się nie podpisał, a czasu na te dwa negatywne testy jest jeszcze trochę. No ale gdyby taki scenariusz się ziścił, myślę, że Robert na Monzy to jest spełnienie i jego, i naszych marzeń. Niczego więcej chyba nie możemy wymagać, szczególnie od tego sezonu w kontekście Roberta Kubicy. Na tym kończę. Dzieje się naprawdę dużo, więc w każdej chwili spodziewajcie się kolejnego materiału.